Na kanale Tajemnic Futbolu wielokrotnie opisywałem już tak zwane życie po życiu piłkarzy. Innymi słowy, przedstawiałem historię emerytowanych sportowców, którzy po zakończeniu profesjonalnej kariery odnajdywali się w innej branży. Dość świeżym przykładem jest chociażby Dirk Kaut, który postanowił rozpocząć karierę bokserską. Swoją drogą odsyłam Was do tego odcinka. Dzisiaj opowiem o pewnym piłkarzu, który poświęcił się nauce. Przed Wami były piłkarz Arsenalu, który został dyrektorem firmy biochemicznej. Zapraszam do oglądania. Na początek przybliżę nieco bardziej sylwetkę piłkarza, o którym wspomniałem w tytule odcinka. Chodzi o Mathieu Flaminiego, byłego reprezentanta Francji oraz byłego piłkarza takich klubów jak Arsenal czy AC Milan. Grał on na pozycji pomocnika, prezentując solidny europejski poziom. Niestety częste kontuzje nie pozwoliły mu dostatecznie rozwinąć skrzydeł. Co ciekawe, już w trakcie piłkarskiej kariery Flamini zaczynał rozkręcać biznes razem z Pascalem Granatem. W 2008 roku założyli firmę GF Biochemicals, która miała troszczyć się o przyszłość naszej planety. Jak się później okazało, ta decyzja była strzałem w dziesiątkę. Z biegiem lat firma zyskiwała coraz więcej na wartości. Pieniądze zarobione w trakcie piłkarskiej kariery Flamini inwestował w GF Biochemicals. Zdawał sobie sprawę z tego, że w przyszłości temat ochrony środowiska będzie bardzo popularny i bardzo pożądany. Sam Mathieu bardzo dużo czasu poświęcił i zainwestował w naukę. Jak sam przyznał, że na początku, gdy był 24-letnim zawodnikiem Arsenalu, nie wiedział zbyt wiele o tym temacie. Do założenia firmy przekonała go świadomość obecnego stanu świata. Dorastał on w pobliżu morza i widział, jak destrukcyjny wpływ na środowisko ma plastik znajdujący się w wodzie oraz na plażach. Kiedyś w jednym z wywiadów stwierdził: jestem bardzo świadomy wszystkiego oraz bardzo ciekawy. Zawsze sobie powtarzałem, jeśli później będę robił coś poza piłką nożną, to chcę, żeby to było związane z ekologią oraz zrównoważonym rozwojem. Samozaparcie i upór doprowadziły Flaminiego do posady dyrektora generalnego firmy biochemicznej. Jak się okazuje, GF Biochemicals to nie jedyna inicjatywa Flaminiego, w której bierze czynny udział. Kiedyś, a dokładniej w 2018 roku, razem z Mesutem Özilem założyli firmę o nazwie The Unity Performance Academy. Akademia ta łączy oparte na dowodach naukowych porady dotyczące wydajności i odnowy biologicznej z poradami ekspertów od elitarnych sportowców, trenerów, lekarzy oraz naukowców. Jak widać, Flamini był dobrym piłkarzem, ale jeszcze lepiej odnajduje się jako biznesmen w dziedzinie biochemii. Mathieu jest idealnym przykładem na to, że po zakończeniu kariery piłkarskiej można pójść o krok dalej i realizować się w tak trudnej dziedzinie. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć działalnościom Flaminiego dalszych sukcesów. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.